Cześć! Witam was w kolejnym odcinku już z serii Zagrajmy sobie w WOTA. Jak widzicie, to będzie kiepsko ze mną, bo jestem najgorszy, jaki tylko mogłem być. No ale niestety, nie na tym się kończy gra. Będziemy próbować walczyć. Będzie to luźna gierka, także po prostu sobie będę próbował jak najdłużej utrzymać się na tej mapie. W ogóle nie wiem, gdzie ja jestem, nie mogę się połapać na... Aha, bo tak dziwnie nas rozstawili. Pierwszy raz mi tak rozstawili z przodu na tej mapce. Dobrze, jedziemy. Znowu sobie jadę tym moim T-43. Troszeczkę dzisiaj sobie pograłem nim, zanim to nagrałem. Powiem wam, że bardzo dobrze mi szło. Większość walk wygrałem i bardzo dużo fragów nawet zdobyłem. Ale trafiały mi się super. Super, kurczę, nie mogę się wcisnąć z tej strony. Wyrównaną walkę miałem bardzo. Dlatego może tyle fragów. Dobra, co tu się dzieje? Bo ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Normalnie ja zgłupiałem na tej mapie. Wpadłem tu na środek, ale boję się, że coś innego mnie tu ściągnie. Ale widzę, że tu się przepychają, to jadę. Trudno, najwyżej mnie zestrzelą. Działo mam bardzo słabe na takie potężne czołgi, co oni mają. No, 9. tier. Co ja mogę? Stałem tu sam. Oni się mną raczej nie będą interesować. To może szybko przewinę się na wysok. O, dobra. Jadę tam. Jak na razie na korzyść naszą. A może to skręcę na nich. Prowadzimy, chociaż troszeczkę damage'a chciałbym zrobić, chociaż troszkę strzelić w kogoś. Nie chcę się plątać po tej mapie, gnob. No wiem, że masz 9. tier i byś mi rozjechał. Ajajaj. Oj, sorry, już ci się przesuwam gość. A widzę, że focha strzeliłeś i pojechałeś. Dobra. Ci się tu ubijają. Wyłonisz się. Chociaż spróbuję cię. Ale go zrobiłem. Co się dzieje z tej strony? Na razie ok. Chociaż kurde jakoś... O! Aha, piękny unik. Kurczę, chciałeś mnie ściągnąć. Chciałeś, ale ci... O Jezus, z lewej strony widzę, że się robi ciężko. A nie, chociaż tam z tyłu walą nasi. Tak myślałem. Co ja mogę taką pipidówką? Aha, on tu jedzie, dobra, to ja się muszę ewakuować jak jakaś pizdeczka. Nie, tam ich za dużo pojechało, nie będę tam jechał, nie ma sensu. Kurczę, szczerze nie wiem, co robić, mam. Jak przetrwać? No jedynie kampić, ale nie, no to ja nie lubię tak. Ja muszę jeździć, ja muszę coś robić. Przecisnę się. O Boże, nie przecisnę się nawet. Ktoś tu jechał, widziałem. No nic, wracam, dużo moich przyjechało, może się uda. Jadę tam. O, te 29. Ubiłem już takiego dzisiaj. Nie wiem jak, ale udało się. Chodź tu. Tupeczkę. Cholera.
Jak to się stało, że dostałem? Jeden strzał. Ryzyk fizyk. W domu zrobiłem. A dobra, już go ściągnę. Gdybym lepiej przycelował, to może bym mu coś zrobił, ale... Ale dobrze, dwa strzały oddałem celnym. Na ile? Na 5. Gąsieniczka. O, jeszcze zdobyłem. 6 strzałów, 3 celne. Tak to wygląda z moją grą kiepsko. Nie potrafię grać, ale nigdy nie grałem w takie gry. Gratulacje. Jakie 500-nego zwycięstwa. O rany. Ale dostałem dużo. Naprawdę dużo. Ale przynajmniej nie jestem ostatni. Dobrze. To może jeszcze sobie jedną rundkę szczelę, żeby mieć już taki dłuższy odcinek. Zobaczymy, co teraz się stanie. Co się trafi. Piaszczysta rzeka. O rany. Zobaczymy, co się będzie działo. Znowu te 9. Nie jestem ostatni, ale tutaj to zawsze, jak jestem gdzieś od połowy w dół, szybko mnie koszą. Nie radzę sobie na tej mapie. O, to pewnie przewinę może. Okej, no to jedziemy. Jedziemy, zobaczymy, co będzie. Żebym się jakieś grupki przykleił, tam się roznoszą. Jest trójka. Dobrze, że po tej stronie. Chociaż tam też jest. Ale przyznam, dzisiaj zwykły IS, bez żadnej cyfry, walił po mnie. Dosłownie przepychaliśmy się, bo zaszedł mi od tyłu. I powiem wam, mimo że miał dużo, dużo więcej damage'a swojego, nie mógł mnie pokonać, braknął po prostu jeden strzał i bym go zabił, po prostu bym go zlikwidował, ale tyle, że jeszcze dwóch ciężkich z ich drużyny było obok mnie, po prostu mnie we trzech zatłukli. Ale to mnie dziwiło, bo byłem sam po środku, z tym się przepychałem i nie mogli mnie zabić po prostu. Cały czas się strzały odbijały ode mnie. Tam co druga, ale niewiele mi robiły tak naprawdę te strzały. A moje, o dziwo, na pełny damage siadały i leciało może. Nie wiem. Nie wiem, czemu tak jest. I nie wiem, dlaczego tutaj teraz jadę. A, w sumie sobie tam objadę. O nie, 9 tier, ty jedz sobie pierwszy. Bo ja mu nic nie zrobię na pewno. Dobra, jedźmy. To taka historyjka przed chwilą była zwykła. Na pewno się do mnie przyczepi, bo ja jestem słabszy. O! Czyżby dostał z arty? Nasze? Oj, źle wjechałem. Źle pojechałem. Nie no, nie lubię. Ten czołg w ogóle nie ma depresji. W ogóle nie ma na dziale depresji. I to mnie boli, bo... Właśnie widać, ale nie mogę już niżej. A wcale nie ma jakiejś pochylności. Ale by tak brzuszek wystawił. Ale ładnie go ściągają. No proszę. Jeszcze dwóch tutaj się gdzieś trenuje. Znaczy jeszcze jeden poza... O, już dwóch. A spotuję to troszkę. Mam cię, żeby ich podświetlać. Być może on mnie nie widzi. A raczej nie widzi. Widzisz, łapczywie strzelasz, łapcze. Tak jak ja. O, widzę, że tu nie pojechałem sam. Mam towarzyszy. Pierwszy raz jestem na tej górce. Nigdy tu nie wyjeżdżam jakoś
Nie widziało mi się nigdy tutaj wyjeżdżać. Zawsze idziemy od drugiej strony. Proszę, dostał 189. O kurde. Oj, 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 zbiornik. Ile ja mam zbiorników w tym czołgu? Z przodu, z tyłu. Troszkę mi zięło, no. Jezus. Nie wiem. A, ściągnę. Nie wychylam się tak, bo oni mnie widzą. Ja zawsze mam tak. Ja nie widzę, oni mnie widzą. To jest dziwne, ale to wiem, że odpowiada za to coś. No. Ach, kurde, bym cię śmignął. Mam cię. Pięknie. Uszkodzenia. Pięknie to zrobiłem, ale jak ja bym chciał taki dział. O kurczę. A kto go tak sprał? Dziesiątkę, tylko krytyczne trafienie. Cholera tam był. O właśnie. O właśnie, od tego nie. Te arty mogą mnie już zobaczyć. Jestem w takim miejscu, że naprawdę nie wiem, czy mam... Ja bym tu zjechał na dół. Ale nas teraz... mucą. Ja nie mogę. Ja bym... nie sięgnę do arty. Właśnie, schowana. Sojusznika. O, poszła Arta. Dobra, Arta mnie już nie ściągnie. Zostało ich trzech. No proszę, ja tak wątpiłem w siebie. Chociaż nie mówię, że nie zginę jeszcze. Bo ja zawsze muszę jechać do przodu przecież. Aj, po co żeś cofał, gość? Po... No i miałbym, no może nawet fraga. Ale jest okej, przeżyłem. Proszę, myślałem, że tego nie przeżyję, a przeżyłem obydwie bitwy. Świetnie. Przynajmniej nie był jakiś mecz przegrany 588. No co się dziwi, co to ja tu naszczelałem? 526, a tutaj chłopek, proszę, 3400. No właśnie. Ja to zawsze mam mało damage, chociaż ostatnio chyba przekroczyłem 2000 pierwszy raz w życiu. Dobrze, to na tym będę kończył walkę, bitwę raczej. Być może w następnym odcinku troszkę pojeżdżę tym WK-30, bo muszę nazbierać to następne, muszę coś kupić tutaj, na przykład WK-36, bo jest dużo szybszy na przykład od tego, co mam teraz. 50 km na godzinę się rozpędza, a 30 rozpędza się, no 30 km na godzinę. Jest dużo, dużo słabszy, który mam teraz i po prostu jest mizerny do jazdy i wszyscy go zestrzeliwują, bo nawet nie jestem w stanie tak szybko cofnąć. A czego mi tu brakuje w ogóle? No, silnik, wszystko. Aha, tutaj jeszcze radyjko. A myślę, że nie będę się bawił już tu w radyjka i tylko po prostu będę szedł. Powoli wspinał się. Oczywiście poza nagrywaniem też będę nim grał, żeby szybciej się wspiąć i jakimś lepszym czołgiem grać. Później zagram też może Su-85. Troszeczkę nim grałem. Kupiłem takie mocne działo, krótkie. Ładuje się chyba 11 sekund, ile pamiętam. Jak to działo się nazywało, nawet nie pamiętam. To jest to 122 mm M30S. No, troszkę zabiera, gdyby nie to ładowanie, no ale co zrobić? Chce się coś mocnego. To znów niekorzyść, jest czas ładowania. Dobrze, to na tym tyle. Oczywiście zapraszam do łapkowania, do komentowania i do oglądania tego i przyszłego odcinka. I dzięki za oglądanie tego. Pozdro.